Przechodzimy do procedowania uchwały nr 7, tej nowej, którą wprowadzaliśmy do projektu. Jest to projekt Komisji Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska Mienia i Rozwoju Gospodarczego. Opinia zarządu pozytywna w sprawie stawek za wywóz odpadów. Referentem jest pan przewodniczący Janusz Więcław. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Sprawa jest znana państwu od wielu tygodni i bardzo problematyczna do dnia dzisiejszego. Im dalej w las, jak się mówi, tam więcej, że w tym momencie zamiast sprawy się tak jakoś wyjaśniały, to w zasadzie mieszkańcy są dalej zaskakiwani taką naprawdę sytuacją, że niestety przetargi na pewno dnia dzisiejszego zostały ogłoszone na wszystkie odpadów, które ewentualnie miały te bulwersujące stawki, którymi widzimy nie zaskoczyli najmniejszy. Inicjatorem uchwały, którą państwo będą łaskawi dzisiaj głosować, była komisja, którą mamy zacząć kierować. I uchwała brzmi tak. Rada Dzielnicy 18 Nowogrodzka stanowczo sprzeciwia się ustawom o zabiegu z odpadów przyjętym w uchwale nr Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty i wnosi o obniżkę tych stawek. Przeczytam oficjalne uzasadnienie. Podwyżki zawarte w uchwale są nieuzasadnione, wzbudzają protesty mieszkańców. Tych protestów, nawet pod wezwaniem, które państwo znacie, było rozsyłane, już jest ponad 1000. A nawet niespecjalnie zabiegamy, żeby je tak jakby zwiększać, bo tutaj już tak jakby sprawa zamknięta jest, jeżeli chodzi o Radę Miasta Krakowa i Urząd Prezydencki, bo tam okazało się, że jak zanosiłem w oficjalny sposób kolejne listy, to niejako był problem z terminowością wniesienia wezwania do poprawy tej uchwały. Dlatego mając oryginały cały czas u siebie, dałem pismo, które mówi, że wstrzymuje do czasu wyjaśnienia tej sytuacji przez miasto. No i dostałem bardzo ogromną informację, żeby ewentualnie terminy nie minęły, gdzie mamy jeszcze taką szansę trochę powalczyć z panią radną Romiką w sprawie właśnie zmian tej uchwały, jeżeli chodzi o sąd, to nie dawałem następnych już list, żeby nie dobić jakichś precedensów, że coś jest nieterminowo lub już po terminie wnoszone. I ponadto brak jest ogłoszonych przetargów na wywóz odpadów przez uprawnione firmy, powoduje, że raczej niemożliwe będzie wybranie nowych podmiotów, które podjęły obowiązki z 1 lipca 2013 roku, jak to było planowane w ustawie. Wiadomo, że już ceny, jakie będą za wywóz odpadów, będą zgodne z uchwałą. I na pewno czy państwo, czy znajomi państwa wiedzą dokładnie, że nieprawdą jest, że nieznacznie te stawki wzrosły. W niektórych wypadkach grubo ponad 100% wzrost opłat jest tak już osądzony od 1 lipca. I w związku z tym, że na wezwanie, które myśmy wystosowali do Rady Miasta Krakowa celem poprawy tej warunków, dostaliśmy z panią Edomiką zawiadomienie od pana Kośmidera, jakie jest stanowisko miasta w tej sprawie. Miasto twierdzi, że wszystko jest w porządku zgodnie z ustawą, a ja myślę, że dzisiaj będą zaproszeni radni z Rady Miasta Krakowa. Gdzie, ale mamy jednego przedstawiciela, który z tego co wiem popiera stanowisko mieszkańców, ale w tym jest problem, że dopatrzyłem się takiej nieprawidłowości, że w jednej części uchwały mówi się o nieruchomości jako lokalu pojedynczym, gdzie są opłaty tak od gospodarstwa domowego, natomiast w innej części uchwały mówi się o nieruchomości jako zbiorze lokali. I dla mnie to jest niekonstytucyjne i w zasadzie wprowadzające w błąd społeczeństwo. Dlatego po prostu mam wielce wątpliwości co do stanowiska prezydenta miasta Krakowa w tej sprawie. Podpisał to pismo pan wiceprezydent Tadeusz Szmiel. Natomiast ciekawym informacją jest od pana Bogusława Kośmidera takie zdanie, że nadmienam jednocześnie, że załączone stanowisko projektodawcy, czyli prezydenta,
Nie jest stanowiskiem Rady Miasta Krakowa wezwanie do usunięcia interesu prawnego lub uprawnienia w trybie przepisu artykułu 101 ust. 1 ustawy z 8 marca 90 roku o samorządzie gminy i ma jedynie charakter informacyjny. W zasadzie tutaj pan Kośmider umył ręce, mówił, że przesyła stanowisko, ale nie odnosi się do niego. Także jest w procedurach prawnych jest taka możliwość, że Rada Miasta może odpowiedzieć, a nie musi na takie wezwanie. I tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jest tu opinia Prokuratora Zarządu co do tej uchwały. Oczywiście my po przeanalizowaniu wszelkich elementów związanych z uchwałą zgadzamy się w pełni z tymi zarzutami, które były przedstawione. Również tutaj na wniosek pana radnego Sławomira pani radnej Niki udostępniliśmy wszelkie możliwe kanały związane z zbieraniem podpisów, gdzie podpisy w dalszym ciągu są zbierane odnośnie wysokości opłat za odpady, które mają się pojawić w Krakowie od 1 lipca. Rzeczywiście mamy duże wątpliwości co do tych opłat, jak i również, proszę Państwa, do, powiem szczerze, przygotowania podmiotu, który dzisiaj zarządza tym programem, czyli MPO, ponieważ nie wiem, czy Państwo mieliście styczność z wypełnianiem deklaracji, a tę deklarację wypełniało praktycznie 10 podmiotów różnych i mieszkalnych w zakresie domów jednorodzinnych, jak i również dla podmiotów, które są podmiotami niemieszkalnymi, bo też takie określenie istnieje, to nie do końca jest zgodność co do deklaracji zamieszczonych w internecie z tymi, które są rozdawane po zmianie tych deklaracji, w którym momencie, jak i również co do programu, który jest w internecie, więc tutaj są pewne też wątpliwości. Tak naprawdę najważniejszy jest przelicznik związany z ilością odpadów razy częstotliwość odbioru tych odpadów i to daje nam tą kwotę, która jest kwotą związaną z wysokością opłaty miesięcznej, która będzie, proszę Państwa, wnoszona przez dany podmiot na rzecz operatora. Czyli w tym wypadku gminy jest ich tam. Jeszcze, proszę Państwa, trzeba o jednej rzeczy pamiętać, że my dzisiaj nie mamy ustalonych do końca stawek opłat dodatkowych. One są gdzieś tam podawane te stawki, ale one jeszcze mogą ulec zmianie. Państwo wiecie, że te stawki dodatkowe to stawki związane z dezynfekcją, z wypożyczeniem kontenerów, jak i również, proszę Państwa, z transportem tych kontenerów. Mamy wiele wspólnot takich, gdzie nie da się podjechać bezpośrednio do śmietnika, nie da się również bezpośrednio podjechać pod klatki, a jest powiedziane, że do 5 metrów jest ta opłata w ramach, a później już się płaci i później za każde kolejne metry te opłaty są dość znaczne. Więc tutaj musimy też o tym pamiętać, że te opłaty transportowe będą dość wysokie. Tutaj analizowaliśmy to w zarządzie i w pełni pozytywna opinia do tej uchwały. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych? Pan radny Polewski, bardzo proszę. Dwoma rękami się podpisuję oczywiście pod tym drukiem numer 7. Natomiast mam, że tak powiem, propozycję do poprawy, autopoprawki może, ponieważ w uzasadnieniu zapisane podwyżki zawarte w uchwale są nieuzasadnione wzbudzeniem po prostu mieszkańców. Przepraszam bardzo. Natomiast ten zapis, ponadto brak ogłoszonych przetargów na wywóz odpadów przez uprawnione firmy powoduje, że raczej niemożliwe będzie wybranie z nich nowych podmiotów, które podjęły obowiązki od 1 lipca 2013. Wydaje mi się, że po pierwsze, że to jest, no jeszcze o przetargach nic nie wiemy, bo dopiero mają przetargi być w tych 5 okręgach ogłoszone. Kto wygra przetarg? To raczej to jest jakby do całości tego druku, który jest niezabronny. Zgadzam się z tym. Dlatego bym proponował to autopoprawką wykreślić, jeżeli się Państwo zgodzicie na to. Druga sprawa to jest taka, nie 100%, Panie Przewodniczący, tylko
80% mieszkańców będzie płacić ponad 220%. Ja to Natomiast nie będę o wszystkim mówił, bo to, co pan przewodniczący mówi, no takie pytanie, bo ja zadałem takie pytanie panu prezesowi z MPO. Gdzie wrzucę karton po mleku? No proszę mi powiedzieć, gdzie pan wymaga państwa. Do specjalnego pojemnika. Karton po mleku trzeba wrzucić tam, gdzie jest folia, ponieważ jest to wysoko przetworzone. A gdzie pan przewodniczący wrzuci kwit z kasy fiskalnej? Kwit z kasy fiskalnej również powinien wrzucić tam, ponieważ jest to papier światoczuły. No właśnie, a pan wie o tym, ja wiem o tym. A kto więcej wie o tym? Nikt. A to jest tylko przykład tutaj. A gdzie pan wrzuci pineskę, która jest częściowo metalowa, częściowo foliowa? Jeżeli ta pineska jest metalowa, to to jest taki... No to wiem, metal. I jak jest częściowo, tak częściowo, tak? No to do metalu to nie. Dlatego, drodzy państwo, zamówmy te dyskusje. Przepraszam bardzo. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli do Trybunału Konstytucyjnego pod koniec kwietnia, że tak powiem, skargę w związku z tym, że to jest niezgodne z konstytucją. Także sprawa jednoznaczna. To znaczy, ja tutaj a propos... Chciałbym odnieść się do autopoprawki. Ja myślę, że komisja, pracując nad tym, znaczy znam sens, zawarła to, ponieważ rzeczywiście brak ogłoszonych przetargów dzisiaj nie daje żadnej gwarancji, że system od 1 lipca będzie działał sprawnie. Zwracamy na kolejny problem, tak naprawdę, który jest dość poważny w zakresie tejże uchwały, bo po prostu to, że jest 5 obszarów, to jest świetnie. To, że po przetargach może być taniej, to też jest świetnie. Tylko, że my dzisiaj tak naprawdę nie wiemy, kiedy te przetargi będą ogłoszone. Ja dam przykład Warszawy, gdzie, proszę państwa, w Warszawie przetarg został już rozstrzygnięty i są odwołania. No więc dlatego wydaje mi się, że tu zapis komisji jest bardzo dobry. Panie przewodniczący, ale mówimy o cenie. Proszę? Nie. Przepraszam. Ale jeżeli ja jeszcze proszę dokończę. Ponieważ te przetargi, które, czy też przetarg, który będzie ogłoszony, bo ja nie wiem, w jakim trybie to miasto będzie ogłaszało, czy to będzie dla każdego obszaru jeden, czy będzie, czy będą te przetargi robione zbiorczo i tylko będą podpunkty związane w tych przetargach, to trudno tutaj jest powiedzieć, jak to będzie realizowane. Ale proszę państwa, trzeba pamiętać, że jeżeli one w ogóle dojdą do skutku, no to może nam pozwolą na obniżenie ceny. Dzisiaj mamy taką sytuację, że wszystkie te elementy składają się na to, że ta cena na pewno nie jest obniżana. Poza tym powiem państwu jeszcze jedną kuriozalną sprawę, że w systemie mamy takie coś zapisane, że jeżeli będziemy opierać się na wyliczeniach MPO, czyli na wyliczeniach systemu, to na przykład dla pewnych wspólnot, mam kilka takich przykładów, wychodzi, że opłata za śmieci sięga niesegregowane, sięga wysokości około 30 zł, a za śmieci segregowane, proszę państwa, sięga wysokości 28 zł. I no. Tu macie państwo już odpowiedź, jaka jest nauka z tego, co trzeba robić, no zbierać śmieci niesegregowane. Pani Mitka w dalszym ciągu do głosu, później pan radny Maranda. Ja tylko chciałam po prostu poinformować i zaapelować o takiej sytuacji, że ludzie mnie po prostu na ulicy zaczepiają, szczególnie ci młody, ci starsi. Bo mówią, ratujcie nas, bo my finansowo nie wytrzymamy. Jest to po prostu skandal, że dzisiaj jest prawie już połowa maja. Zostało nam powiedzmy półtora miesiąca i miasto jest nieprzygotowane zupełnie do wyłożenia śmieci, żeby jeszcze nie było przetargu drobnego. To już dawno wszystko powinno być zrobione. Jak można wyciągać pieniądze tylko w zamianie? Zero, jest zero. Że, no co, czy naprawdę to jest jakaś prowokacja, że to wciąga jedno i to samo, że się, ludziom się wyciąga pieniądze z kieszeni i naprawdę pod każdym klientem jest prawda. Dziękuję bardzo, pan radny Maranda. Znaczy, może chcę powiedzieć tak, że na komisji właśnie co do tych przetargów i miałem tu wątpliwości, a myślałem, że mój wywód został przyjęty, że to się nie znajdzie w uzasadnieniu.
A sprawa jest oczywista, dlatego że w uchwale mówimy o stawkach. Nie mówimy o systemie funkcjonowania w ogóle całego, tylko mówimy o stawkach. A stawki są ściśle w uchwale sprecyzowane. Także to, ja wiem, że to jakby wchodzi w jakiś zakres, ale jeżeli wyjdą przetargi taniej, to nie będzie nic wspólnego, że mieszkańcy będą taniej płacić, tylko że MPO na tym zarobi, czy miasto. Bo mieszkaniec będzie płacił po takich stawkach, jakie są w uchwale. Tak. I dlatego to jakby to zdanie nie odnosi się do tego naszego paragrafu. Także to ja myślę, że czym mniej, a to jedno zdanie, że podwyżka jest nieuzasadniona i wzbudza protest, jest wystarczające. Bo zamyka sprawę jakichś innych spekulacji, że oni będą właśnie to pominą, a będą się koncentrować, że to w zasadzie te przetargi nie mają wpływu i tak dalej, będą go szcząsać i to meritum sprawy jakby zniknie. Dlatego myślę, że ja rozumiem sprawę całą systemu, nie? Śmieci, ale tu mówimy typowo o stawkach, które dotyczą opłat mieszkańców, natomiast tu nawet jak te przetargi wyjdą, to tu kolega potwierdza, bo na komisji jest, że to tylko zyska miasto MPO na tym, a nie mieszkańcy. Być może, że w perspektywie Rada Miasta by mogła zmienić uchwałę, ale musiała zmienić, nie? Ale tak się nie podaje stawki odnośnie. Pan radny Wiesław, bardzo proszę. Myślę, że to... Generalnie, pan radny, macie rację, ale generalnie. Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły, to jest tak, bo ja się zastanawiam nad tą uchwałą dosyć dawno, jeszcze nie było w ogóle informacji, czy zdążą przetargi i tak dalej. Natomiast prominentni radni Rady Miasta Krakowa obiecywali gdzieś miesiąc temu mieszkańcom w wywiadach różnych medialnych, że w momencie, kiedy przetargi będą rozstrzygnięte, to jeszcze w czerwcu zmienią, to w czerwcu jeszcze zmienią stawki. I można byłoby ewentualnie zrobić tak, jak pan radni jest tam, generalnie można tak zrobić, natomiast można byłoby rozbudować informacje o tych braku przetargów, które tak uniemożliwią obiecaną obniżkę przez Radę Miasta w uchwale stawek, które zostały uchwalone już. O to chodziło globalnie. Dobrze, to właśnie tak mówię, czyli to chcę. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, czy ktoś jeszcze w dyskusji? Nie widzę w takim wypadku. Rozumiem, że ta poprawka nie jest przyjęta, tylko zostajemy z tym zapisem, który jest, biorąc pod uwagę ten cały zapis ogólny w tym zakresie, żebyśmy też wskazali mieszkańcom na to, że ktoś coś, a nie, bo proszę państwa, proszę pamiętać, że jednak uchwała jest uchwałą no, biorącą pod uwagę cały system, bo my tutaj dość wyraźnie wskazujemy w paragrafie pierwszym, że sprzeciwiamy się takim stawkom i wnosimy o ich obniżkę, prawda? I jak gdyby także wskazujemy na to, że nie ma społecznego przyzwolenia na tak wysokie stawki, a z drugiej strony to, co pan przewodniczący Więcław raczył zauważyć, że wskazujemy na źródło ewentualnych obniżek, prawda, w tym zakresie. Jeszcze tam chciałam dopowiedzieć jedną rzecz. Bardzo proszę. A bo tam są podane stawki za wywóz śmieci, natomiast właśnie nie podane są wyliczenia, ile będzie kosztowało, powiedzmy, nie wiem, czy oni to będą brali jako jednorazowo, czy miesięcznie za kontenery i dezynfekcję, bo to też jest ważne, prawda? No i to też jest w ogóle ta cena nie podana, czyli to są wszystko jakby księżycowe ceny. Jeżeli chodzi o uzasadnienie, to tak krótko. To, co mówi pani radna Milka, to też jest jednym z elementów, które warto by doprecyzować właśnie w naszym uzasadnieniu, ale ewentualnie, jeżeli miałby zostać zapis dotyczący braku przetargów, to bym proponował, że do tego, że te przetargi, które były planowane, one się w terminie odpowiednim nie odbędą i obiecana jeszcze obniżka w czerwcu na uchwalone już stawki nie jest możliwe. Bo cały czas właśnie chodzimy koło stawek. To jest zamysł samej uchwały. No by brakło tego, żeby odnieść się do właśnie. Przez to nie będzie możliwe obniżenie. To co mówię cały. Jeszcze jedno, to też jak mówimy o przetargach, to w przetargach mają być pokazane opłaty dodatkowe. Oczywiście. Bez przetargów nie mamy znowu wysokości tego. Ja myślę, że
Proszę Państwa, zostawmy to tak, jak jest, to zapis jest bardzo uniwersalny i można tutaj tym zapisem naprawdę dojść w tą stronę, którą Pan Przewodniczący wskazał. Zamykam dyskusję, przechodzimy, proszę Państwa, do tego głosowania. Kto z Państwa Rady jest za przyjęciem projektu uchwały Rady nr 7? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa Rady jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto z Państwa Rady się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę Rady nr 7.